Opiekunowie przechadzali się po łąkach i lasach. Wypoczywali nad brzegiem oceanu, zwiedzali góry. Poznawali całą otaczającą ich rzeczywistość. Byli przepiękni, ale nikt nie wie, jak naprawdę wyglądają. Mogą przybrać dowolną postać, co jest darem otrzymanym od Kustosa. Biło od nich światłość, której źródło pochodziło od Stwórcy. On ich nauczył, czym jest radość i miłość. Pokazał im, jak dbać o świat. A przede wszystkim nie narzucał im swojej woli. Opowiadał też o swoich dalszych planach. Wspominał człowieku, który miał stać się uwieńczeniem jego dzieła. Potrzebowałby jednak przewodnika i nauczyciela, który wprowadziłby go w nieznany, a później też niebezpieczny świat. I nauczył wszystkiego, co powinien umieć. Tego zadania mieli podjąć się opiekunowie.